Materiał powstał dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Witam serdecznie na kanale Station North, sali wykładowej Station North. No, parę słów bym dzisiaj chciał powiedzieć na temat negatywnych myśli. Czy macie negatywne myśli i jak do nich podejść? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Otóż wiadomą jest rzeczą, że jeżeli chcemy rozwijać oczywiście w sensie duchowym, nawet tylko egzystencjalnym, to musimy oczyścić mowę i umysł. Czyli musimy, można powiedzieć, sprawić, że staniemy, że ten mowa, umysł, ciało stanie się taka, że będą mogły na niej wyrosnąć pozytywne właściwości. Czyli staniemy się, że tak powiem, to co jest dzisiaj stanie się gruntem dla naszych przyszłych osiągnięć. Oczywiście mamy trzy rodzaje myśli, pozytywne, negatywne i neutralne, ale dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć na temat tych negatywnych myśli. Jakie są ich rezultaty i jak działają na nasze ciało, jak działają na nasze zdolności relacyjne i jak działają na umysł. A generalnie na myśli trzeba uważać. Co dzisiaj pomyślisz, to jest duże prawdopodobieństwo, że jutro zrobisz. Znam niewielu ludzi, którzy w krytycznych sytuacjach nie produkowali negatywnych myśli. Na przykład ludzie, którzy się rozwodzili. No mój kolega opowiadał, że się rozwodził z żoną, przyszedł do domu, żona rozmawiała z nim w pokoju, po czym wyrzuciła wszystkie rzeczy z szafy i zawołała dzieci i powiedziała: popatrzcie, co tatuś zrobił. I wyobraźcie sobie, że nie powstała w nim żadna negatywna myśl. No, bardzo zdyscyplinowany człowiek. I teraz, oczywiście, jeśli budujemy związek miłosny i produkujemy negatywne myśli na temat ukochanego, no to może się zdarzyć, że lada chwila zrobimy coś, co jakby zepsuje relację. Ale nawet, jak prowadziłem szkolenia komercyjne, to uczyłem handlowców, że nie gromadzimy żadnych negatywnych myśli na temat klienta. Ponieważ jeżeli będziemy myśleć negatywnie na temat klienta, on jest taki, on jest gbura, on jest brzydki, on jest cham, on jest nieuprzejmy, on jest niekulturalny, on jest źle wychowany i tak dalej, no to jak przyjdziemy do klienta, to ta nasza emanacja może sprawić, że nie sprzedamy mu tego, co chcieliśmy sprzedać. I rzeczywiście, gdyby ktoś dobrze zaobserwował, to okazuje się, że to tak działa. Bo przecież przychodzimy do klientów po pieniądze, a nie po to, żeby zaspokoić potrzeby emocjonalne. Rozwijamy miłość w związku, a nie oczekujemy, że ktoś spełni nasze oczekiwania. To są całkiem przeciwne kierunki. Rozwijamy negatywne myśli, no bo mamy rację. No bo mam rację. No tak, tak się mówiło dawniej, kto ma rację, ten stawia kolację. No więc postaw kolację. Pytanie komu? Tylko cały problem polega na tym, że stawiasz kolację nie temu kierunkowi, o który chodzi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ja mam prawo do swojego zdania. Oczywiście, że masz prawo do swojego zdania. Jak również do cierpienia, które ono niesie. I co z tego, że mamy rację? Produkując negatywne myśli, folgujesz sobie i ćwiczysz rozwiązłość. Produkujemy myśli, ona mi zrobiła to i to. Może tak, może nie. Natomiast mało kto się zastanawia, że jeżeli ja myślę o czymś w negatywny sposób, to co to robi z moim umysłem? W jaki sposób to działa na mój umysł? W jaki sposób sprawia, że funkcjonuje moje ciało? W jaki sposób to działa na to, że psuje relacje, w jaki sposób to działa umysł, jaki umysł to wytwarza. Więc trzeba się zdecydować. Albo idziesz ścieżką, albo chcesz się rozwijać, albo budujesz związek miłosny, albo produkujesz negatywne myśli. Bo co z tego, że masz rację? Kiedy ta negatywna myśl ma swoją funkcję i pytanie się jest takie, czy opłaca się skórka za wyprawę. Negatywna myśl i tak niczego nie załatwia.
oczywiście wcale to nie znaczy, że nie mamy dochodzić do tego, o co nam chodzi, że nie mamy uzyskiwać tego, o co nam chodzi, że nie mamy na przykład w związku budować czegoś wspólnie i nie mamy prawa do odrębnego punktu widzenia. Mamy, oczywiście, ale produkcja negatywnych myśli to nie jest droga. Produkcja negatywnych myśli to nie jest droga do uzyskania tego, o co nam chodzi. No ale taka jest, można powiedzieć, taki jest sposób zwykłych ludzi. Prawda? Macie te myśli, które my produkujemy, wytwarzają, no można powiedzieć, rzeczywistość w tym sensie, że później patrzymy na rzeczywistość i widzimy rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją. Posłuchajcie sobie piosenki na YouTubie Zenona Laskowika, dla kogo pani tak się dziś wystroiła, jak dwa punkty widzenia sprawiają, różnego rodzaju myśli, które się wytwarza, nagle sprawiają, że rzeczywistość jest widziana zupełnie inaczej. Czego wam życzę? Życzę wam, żebyście uwolnili się od negatywnych myśli. Rzeczywistość jest taka, jaka jest. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, ale produkcja negatywnych myśli w niczym nie pomaga. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej informacji na temat pracy z negatywnymi myślami, to w Sztuce Czech Miłości znajdziecie fragment na temat pracy z negatywnymi myślami. Przyznaję, że nie jest on łatwy do zrozumienia, ale jakby niezwykle skuteczny. Więc życzę wam wolności od negatywnych myśli. Pozdrawiam serdecznie. Nasze materiały mogą pomóc ci żyć bardziej optymalnie. Zapraszamy na www.prosperitytraining.pl oraz www.navisnord.eu.